Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Halo, halo. W ogóle mój komentarz nie ładuje. Halo, halo. Odświeżymy sobie. Po prostu. Dobra, teraz dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Na Facebooku chcę wiedzieć, czy jest OK. Halo, 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 halo. Mi pokazuje, że mikrofon działa, więc nie wiem, dlaczego nikt mnie nie słyszy. Zrobimy szybki play test sound. Halo, halo. Czekajcie. Oj, wiecznie jakieś turbulencje muszą być. Także krótka przerwa, słuchajcie, na Instagramie. Musimy dojść do tego. Ajajaj. Sprawdzam teraz Facebook. Dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Jest ok, już jest ok. Słychać, już słychać. Dobra, jesteście kochani, ok. No to lecimy. Nie wiem, co było słychać, a czego nie było słychać, więc jak mam od początku to mówić, to po prostu szok. I mam jeszcze opóźnione komentarze w ogóle, bo widzę na Facebooku jest ich znacznie więcej, a na BeLive'ie nie ma, więc no cóż, ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Ok. Skoro słuchać, to super, mówię dalej. Czyli szybkie podsumowanie. Dzisiaj mówię o tym, co czeka przedsiębiorców, jak sobie z tym poradzić. Mamy jedną specustawę i mamy rozporządzenie o wprowadzeniu stanu epidemicznego. Nie ma o wprowadzeniu epidemii, tylko stanu epidemicznego i są pewne zalecenia z tym związane. I czekamy na trzecią, najważniejszą dla przedsiębiorców specustawę, która miała wyjść we wtorek, a jeszcze jej nie ma. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Jeżeli już coś wiecie, to dajcie mi znać. Sprawdzałam, patrzyłam, czytałam, nie ma jeszcze tej ustawy. Był jakiś artykuł, że jakiś tam minister czy ktoś z rządu mówi, że będzie jutro, czyli dzisiaj, ale jej ciągle nie ma. Może być problematyczne wprowadzenie tej ustawy, dlatego że no, ministrowie też nie powinni się teraz spotykać. Ale wszyscy wiedzą, że to jest pilne i bardzo ważne. Ale wiemy, że tego nie ma, więc przejdźmy do tego, co jest. Na ten moment już wiadomo trochę rzeczy. Na pewno już słyszeliście, że są zasiłki opiekuńcze. Z tych zasiłków opiekuńczych można korzystać. Z tych zasiłków opiekuńczych mogą korzystać również przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, może sobie nawet tutaj postawię o Instagramowych, towarzystwo Instagramowe, żeby mnie widziało lepiej. Przedsiębiorcy mogą korzystać z tego rozwiązania jak najbardziej, czyli to nie jest tak, że to jest tylko dla osób na etacie. Osoby na etacie, czyli wasi pracownicy, składają te wnioski do pracodawcy, ale osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą po prostu składają zaświadczenie do ZUS-u. ZUS wycofał się ze składania wniosku Z15, czyli takiego standardowego do zasiłku opiekuńczego. O, super, że mnie słychać. Teraz już widzę wszystkie komentarze. Wycofał się z tego wniosku opiekuńczego Z15 i trzeba złożyć tylko zaświadczenie. Ale uwaga, to nie jest takie proste, bo na stronie ZUS-u nie ma informacji, jak to sprawnie zrobić. Trzeba złóż do ZUS-u. No świetnie, tylko tak, wychodzić z domu nie można. ZUS-y też są zamknięte, pewnie tam gdzieś podobno się daje jakieś, wrzuca się kopertę jedną, a tam wchodzą pojedynczo takie rzeczy. Więc właśnie sprawdzałam teraz, jak to można zrobić przez profil ZUS-u i tak dalej. Nie ma tej usługi na profilu, bo tam przez usługi się wchodzi, więc tego nie ma. I no jest ogólny e-mail ZUS-u, cot@zus.pl chyba. I próbujemy złożyć ten wniosek na ten właśnie e-mail. W innej sytuacji, w innym wniosku wyczytałam, że trzeba składać, i zaraz o nim powiem, bo to chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, też pisać na maila, ale już do tych konkretnych jednostek ZUS-u, które ciebie obejmują jako przedsiębiorcę, więc może to też jest rozwiązanie. Jeżeli znasz rozwiązanie, już złożyłeś ten wniosek albo złożyłaś do ZUS-u, to napisz w komentarzu, jak to zrobiłaś i czy to jest skuteczne. I czy w ogóle to zostało przyjęte, bo obawiam się, że ogólny adres e-mail ZUS-u może być w tym wypadku problematyczny. Dobra, czyli to jest pierwsza rzecz, czyli zasiłki opiekuńcze na 14 dni od 12 do 25 marca przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Moje dziecko właśnie się dobija do drzwi, tak, pracujemy z dziećmi.
dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który nie wlicza się do tych 60 dni normalnego zasiłku takiego przysługującego każdemu w ciągu roku. I teraz pojawiają się takie problemy, jak to, że jeżeli twoje dziecko nie jest w żłobku, przedszkolu i tak dalej, no to jest de facto problem. Dlaczego? Dlatego, że specustawa mówi wyraźnie, że chodzi tutaj o sytuację, kiedy żłobek został zamknięty, szkoła została zamknięta. Więc jak dziecko nie chodziło do tego żłobka, przedszkola, szkoły do 8 roku życia, dziecko do 8 roku życia, no to siłą rzeczy miało jakąś opiekę wcześniej, jeżeli ty pracowałeś czy pracowałaś. W związku z tym, co się stało z tą opieką? Jeżeli ta opieka to była niania i niania z jakichś względów no nie chce przyjść do dziecka, a tak naprawdę teraz nawet nie ma potrzeby, no bo mama siedzi w domu, zamknęła firmę i tak dalej, no to tutaj no nie bardzo możemy się tym zasiłkiem opiekuńczym posłużyć w tym wypadku, tym dodatkowym. Można ewentualnie próbować zasiłek standardowe 60 dni, można próbować oczywiście L4, jeżeli dzieci są chore, zasiłek opiekuńczy, jeżeli dzieci są chore, L4 dla ciebie, jeżeli ty jesteś chory albo chora, ale wiadomo, że do tego trzeba mieć już podstawę, bo też sporo osób o to pyta, no to no, na L4 można iść zawsze, tak, jak się jest chorym. I też o to pytały dziewczyny w branży beauty. I no, jakoś sobie trzeba z tą sytuacją poradzić. Jeżeli macie jeszcze jakąś inną sytuację, o, Iza, słuchajcie, napisała, że dzisiaj o 10:00 posiedzenie rady gabinetowej i pod tym mają ogłosić, ale sytuacja jest tak dynamiczna, że zaraz znowu może się coś przyciągnąć. No właśnie, więc słuchajcie, ja to wyświetlam, żeby każdy to zobaczył. Teraz jak my mamy legalną kawę, to miała być posiedzenie rady gabinetowej, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Więc to jest pierwsza rzecz, zasiłki opiekuńcze, składamy oświadczenie do ZUS-u. Kto złożył już takie oświadczenie? Dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś złożył to oświadczenie, jak mu to poszło, jak sobie tam z tym tematem poradziliście, to napiszcie proszę. I lecimy dalej. To jest ta pierwsza rzecz. To, co ma być obiecane, to, co jest obiecywane w ogóle dla przedsiębiorców, to oczywiście możliwości związane z całym pakietem osłonowym. I ja o tym też pisałam na blogu, zaraz Wam podlinkuję te artykuły z bloga, tak żeby już można było sobie kliknąć podczas tej legalnej kawy. I jeszcze raz przypomnę, że na blogu jest 5 już artykułów, czyli 4 artykuły dotyczące samego koronawirusa. Jest też artykuł dotyczący kontroli RODO, tak żebyśmy tutaj też przeplatali te elementy. I wkleję Wam teraz pierwszy artykuł dotyczący właśnie przedsiębiorcy i tego, co przedsiębiorca może zrobić i jak może walczyć ze stratami. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale przypomnę, że w piątek planuję zrobić webinar zamknięty, być może nawet w czwartek, jeżeli już będziemy mieć tą nową specustawę, ale liczę, że piątek, żeby już to wszystko się tak uspokoiło i żeby już było wszystko wiadomo, no i żebym mogła przygotować te treści na webinar, przeczytać specustawę, bo na pewno nie będzie krótka, bo sporo ustaw ma się zmienić, jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, więc ja też potrzebuję trochę czasu, żeby do tego przysiąść i też pracuję z dziećmi w domu, wiadomo. Więc jest to trochę skomplikowane. I nie małymi, i nie dużymi dziećmi, które zajmą się sobą, tylko małymi. Okej, pakiet osłonowy, co tam ma być? Ma być odroczenie płatności, ma być płynność finansowa, ma być ochrona pracowników. I jak jest z tymi elementami, które mają być wprowadzone? Ma być ułatwienie rozliczenia VAT-u, mają być ułatwienia w split paymencie, mają być pewne przesunięcia tych wszystkich terminów spłat, ma być wcześniej VAT spłacany, zwracany, tak? Wcześniej to wiadomo trwało i tam sobie te pieniądze gdzieś leżały, teraz ma to być wcześniej, więc linkuję artykuł do bloga na ekranie, więc to też dobrze. Mają być ułatwienia w zawieszeniu działalności gospodarczej. O tym też powiem na webinarze, bo sporo osób też o to pyta, no co teraz, tak? Czy ja mogę teraz zawiesić działalność gospodarczą? I też już w komentarzach odpowiadałam, że tak, no teraz można na tych zasadach, które funkcjonują do tej pory. Warto sobie zajrzeć na stronę nawet rządową, ja też o tym jeszcze napiszę u siebie na blogu, ale no jakby to jest
Trzeba spełnić określone warunki. I warto tam zajrzeć, zobaczyć, czy się spełnia te warunki i zobaczymy, co będzie w nowej specustawie, jeżeli chodzi o ułatwienie w zawieszeniu tej działalności. Ja liczę na to, że to będzie polegało na tym, że można łatwo ją natychmiast zawiesić i łatwo ją można później odwiesić bez jakichś negatywnych konsekwencji związanych z tym zawieszeniem. Czyli takich, gdzie bardzo często mamy przepisy, które mówią, że zawieszenie działalności no to jest tylko zawieszenie, więc później jak wchodzą jakieś nowe przepisy, jakieś elementy nowe, coś co pomaga przedsiębiorcom, to się okazuje, że no nie można skorzystać z tego, jeżeli miało się zawieszoną działalność w jakimś tam okresie, który jest wskazany w nowej ustawie. Tak było na przykład z ulgą na start, jeżeli pamiętacie. Więc liczę, że tego nie będzie. Mają być pewne zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu. I teraz uwaga, na blogu znajduje się też artykuł związany z branżą turystyczną i z tym, że no niestety branża turystyczna dosyć dużo traci, tak? Jest problem z wycieczkami, ludzie odwołują, ludzie się boją i ja od razu też dementuję zarzuty, które gdzieś tam padły w stosunku do mnie, prawdopodobnie od kogoś, kto w ogóle nie przeczytał tego artykułu, że jak to mamy ratować branżę turystyczną, jak teraz najważniejsze jest zdrowie i powroty ludzi do kraju. W tym artykule nie ma nic o powrotach ludzi do kraju, bo to wiadomo, że jest bardzo ważne teraz i że musimy robić wszystko, żeby te osoby wróciły, żeby dało się wrócić. W tym artykule jest mowa o odwoływaniu nagminnym wszelkich pobytów w lipcu, w sierpniu, wrześniu, gdzie przedsiębiorcy turystyczni, oni po prostu będą musieli zamknąć swoje biznesy, restauracje. I my wszyscy na tym ucierpimy, jeżeli ta sytuacja z koronawirusem, ona jest w jakiś sposób przejściowa, nie wiemy kiedy się skończy, ale ona jest przejściowa, ona nie będzie trwać 6 lat. I może się okazać, że we wrześniu, jeżeli my będziemy chcieli pojechać gdzieś na wakacje, w Polsce, nie mówię o zagranicy w ogóle, w Polsce, na Mazury, w Bieszczady, to może się okazać, że po prostu nie będzie gdzie pojechać, albo ceny będą tak wysokie, że jak w Norwegii, tak? Że po prostu nas nie będzie na to stać, dlatego że teraz wszyscy odwołują. Po prostu chodzi o to, żeby zmienić termin, tym bardziej, że nie zawsze jest podstawa do tego, żeby odwołać wycieczkę, odwołać zawsze można, ale nie ma podstawy do tego, żeby przedsiębiorca zwracał zaliczki. Więc odsyłam do tego artykułu, żeby to poczytać i jakby jeżeli macie uwagi, no to tam je zadać, bo to będą uwagi do merytorycznej zawartości artykułu, ja chętnie je przyjmę, bo może czegoś nie wiem i przyjmuję to do wiadomości, tak? Może się gdzieś w którymś momencie pomyliłam, ale tu nie chodzi o to, żeby teraz ratować przedsiębiorców kosztem zdrowia ludzi. To w ogóle nie ta sytuacja. Raczej to nie wynika z artykułu, więc chciałabym, jeśli już ktoś się w taki sposób chce coś zarzucić, no to dobrze by było, gdyby odniósł się do artykułu, bo wtedy będę wiedzieć, że jakby rozmawiamy o merytoryce. Okej, kolejna rzecz to jest wsparcie gwarancyjne. Ma być wsparcie gwarancyjne i dopłaty do kredytów. Te dopłaty mają być związane z pewnymi stratami, jakie poniósł przedsiębiorca i te straty mają wynosić około tam 15% jest podawane, tak? W danym roku, poczekajcie, jeszcze sobie znajdę ten kryzys, czyli spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%. W ciągu 3 miesięcy, a nie 6, jak było wcześniej. Ma być ten okres zmniejszony, więc dobrze by było po prostu wiedzieć, jakie się ma obroty, żeby wiedzieć, czy to spadło o te 15%, czy nie. To jest oczywiście plan. Ja nie wiem, czy to zostanie zmienione, czy nie zostanie, więc czy zostanie wprowadzone, czy nie zostanie, więc dobrze by było żeby to śledzić. Oczywiście ja to śledzę i będę Was o tym informować. Kolejną rzeczą są zasiłki chorobowe. No tutaj jakichś wielkich nowości nie ma, no bo zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych to każdy wie, że i tak może wziąć, czy jest przedsiębiorcą, czy jest pracownikiem. Także tutaj no, trzeba mieć zwolnienie lekarskie, ewentualnie trzeba mieć decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. Więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą i musisz być poddany kwarantannie, no to możesz wziąć zasiłek chorobowy. I teraz,
Co z zakładami pracy, takimi jak na przykład gabinety kosmetyczne, fryzjerskie? Wszystkie usługi, których nie można świadczyć, bo wyraźne jest zarządzenie od głównego inspektora sanitarnego, że nie można zbliżać się na mniej niż 1,5 metra. No to siłą rzeczy włosów nieobetnę, paznokcie nie pomaluję i maseczki na twarz nie nałożę. Więc gabinety kosmetyczne są zamknięte z urzędu. I teraz jest pewne pismo, już Wam powiem, chyba właśnie od głównego inspektora sanitarnego, bo oczywiście mamy zalecenia, tak? Nie wolno tego robić, ale to nie jest kwarantanna na salony, to powinno być jasno powiedziane, kwarantanna na salony, żeby właściciele salonów mogli wziąć L4, tak? Na ten moment są zalecenia oczywiście i na ten moment, poczekajcie, już Wam powiem, jeżeli chodzi o ten zakaz, kto tutaj wydał oświadczenie, nie mogę tego teraz znaleźć. Chyba ministerstwo któreś. No słuchajcie, ogólnie nie mogę teraz znaleźć, nieważne, chyba jeden Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, on napisał wprost, że nie posiada uprawnień do wydania zakazu do prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, no ale nie zaleca się tego, więc na razie jest trochę umywanie rąk, jakby trzeba to wziąć pod uwagę, no ale zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci chociażby możliwości pójścia właśnie na chorobowe w sytuacji, kiedy i tak nie mogą prowadzić tej działalności gospodarczej. Czekamy. Oczywiście zasiłek opiekuńczy przedsiębiorcy też mogą wziąć, tak? Tutaj, tak jak wspomniałam, nie ma jakichś specjalnych, nadzwyczajnych sytuacji, oprócz tego, że to jest ten dodatkowy zasiłek, o którym powiedziałam na samym początku. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, pomoc ZUS-u. Słuchajcie, ZUS właśnie chyba wczoraj to było, już Wam powiem, ulgi dla przedsiębiorców. ZUS opublikował wczoraj, dokładnie wczoraj, informację u siebie, że jeżeli jako przedsiębiorca masz problem z zapłatą ZUS-ów, składek wszelakich, możesz starać się o odroczenie albo rozłożenie tego na raty. I tą pomoc udziela w ramach de minimis tak zwanej pomocy, jeżeli nie przekroczyłeś oczywiście 200 tysięcy euro tej pomocy już. Myślę, że mało kto ją przekroczył, więc spełniasz ten warunek jako przedsiębiorca, to możesz starać się o odroczenie tych składek. I to jest właśnie, jak ZUS informuje, z powodu epidemii koronawirusa, jeżeli masz problemy, co musisz zrobić? Przede wszystkim dwa typy pomocy, form pomocy. Pierwszy, odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020, czyli no, w kwietniu zapłacisz składki, zawieszenie na 3 miesiące realizacji tej płatności rat. Jeżeli masz jakąś umowę tam z ZUS-em do maja i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji umowy zawartej z ZUS-em. I teraz, jak możesz skorzystać z tych ulg? Składasz wniosek, odpowiednie wnioski w tej sprawie i na stronie ZUS-u, ja wkleję ten link, być może też coś pojawi się w tym temacie, wklejam ten link ZUS i odroczenia składek, tak to nazwiemy. Jeżeli wchodzisz na stronę ZUS-u i tam masz wnioski dla osób nieprowadzących pełnej księgowości i dla prowadzących pełną księgowość, można ten wniosek przesłać przez PUE, czyli bardzo dobrze, tutaj już przynajmniej jest jasno napisane, że można przez PUE przesłać, bo w przypadku wniosku dotyczącego zasiłku opiekuńczego nie można, nie ma takiej informacji, jest ZUS do ZUS-u. No a jak? No to ja tak jak Wam mówię, sprawdzałam PUE, nie ma tam takiej usługi jak zasiłek opiekuńczy, te 14 dni dodatkowych związane z koronawirusem. Więc tutaj już jest trochę jaśniej. Jeżeli macie problem, masz problem z płatnościami składek, chcesz rozłożyć na raty, złóż wniosek do ZUS-u, wejdź w ten link i tam się właśnie skieruj. To jest, jeżeli chodzi o ZUS-y. Jeżeli chodzi o
umowy, za chwilę do nich przejdę, za chwilę przejdę właśnie do umów, do najmów, leasingów, co z tym można zrobić. Co chcę jeszcze powiedzieć? Pracodawca. Jeżeli jesteś pracodawcą, czyli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, głównie tutaj o takiej teraz będę mówić, ale też wiem, że niektórzy zatrudniają na umowę zlecenie. I to jest kolejna rzecz, która niestety też, no jedni mówią tak, nie, olejmy przedsiębiorców, mówiąc kolokwialnie, zajmijmy się zdrowiem, bo to jest najważniejsze. Ja tak, zgadzam się z tym, to jest najważniejsze, ale... Jest druga strona medalu i tą drugą stroną medalu jest to, że niektórzy przedsiębiorcy mówią wprost, moja firma upada, ja nie będę mieć za co wykarmić dzieci, bo na przykład moja żona nie pracuje i dużo jest takich osób. Jedna z dziewczyn branży beauty pisała, że ona z pensji męża pomagała sobie, żeby utrzymać salon, bo dopiero rozkręca ten salon. W tym momencie nie ma klientek, nie ma za co zapłacić czynszu i jeszcze jej mąż też stracił pracę. I mają dzieci, i siedzą obydwoje w domu. I takie sytuacje też nie są fajne. I też nie możemy mówić, że w ogóle siedźmy i płaczmy, tylko szukajmy rozwiązań, tak? I ja będę do tego zachęcać. I bardzo fajny też post napisała Magdalena Pawłowska. Ona jest od kursów online, więc zachęcam, zajrzyjcie tam, jeżeli chcecie biznes myśleć w ogóle o biznesie, jak go przekształcić w online biznes, czyli pracę zdalną, pracę z domu, bo da się, już wiele branż zaczęło to robić, nieruchomości mówią, co, zajrzyj sobie na nasz profil, bo tam cię oprowadzimy online po nieruchomości, a papiery załatwimy później albo na tyle, na ile możemy teraz. Ja wiem, że to jest trudne, bo też mam znajomą, która mówi, że no praktycznie ona chciała pozamykać umowę, a teraz nie można, nie ma notariuszy, nie ma tego, ci nie chcą, tam ci nie chcą, ale... Ja wiem, że nie chcą. To, co nie da się, no to się nie da, tak? No nie przeskoczysz. Ale to, co się da, no to róbmy online. I po prostu no, szukajmy tych rozwiązań, bo płacz i nad rozlanym mlekiem, nad tym, że nie da się, siedzimy w domu i w ogóle, no to nic nie da się do sprawy w ogóle, o czym my mówimy. Okej, okay. Praca zdalna. Praca zdalna, pracownicy, praca zdalna. Dlatego teraz do tego tematu przychodzę. Od razu mówię, będzie artykuł na blogu w temacie pracy zdalnej. Tu napiszę dużymi literami. Będzie artykuł na blogu w temacie pracy zdalnej online. Tak jest. Będzie i będą też tam wskazówki czy linki do osób, które pomogą w tej organizacji pracy zdalnej. To oczywiście subiektywne moje jakieś, które uważam, że te osoby warto śledzić. Będzie, myślę, że dzisiaj być może już nawet, tych artykułów teraz jest dużo, bo ja wiem, że ich potrzebujecie. Zanim przejdę do pracy dalej, to od razu powiem, że właśnie kwoli niepłakania nad rozlanym mlekiem, zrobienia tego, co można zrobić w biznesie teraz, i też jak Magda fajnie napisała, Pawłowska, że nie daj się wprowadzić w poczucie winy, że ty prowadzisz biznes teraz w tej sytuacji. Właśnie mega się z tym zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy mówią, lepiej narzekać, oczywiście siedzieć i tam wypunktowywać innych, ale to nic nie daje. I fajnie jest komuś powiedzieć, ale wiesz co, bo ty robisz marketing na koronawirusie i nieszczęściu innych ludzi. To nieprawda. Siadaj i zastanawiaj się, co masz właśnie zrobić, żeby ten biznes przetrwał teraz. I co jest w tym złego, żeby przetrwać i żeby wykarmić swoją rodzinę, no bez przesady. Więc tak jest moje zdanie. Więc jak się komuś to nie podoba, to niech napisze, że jest durne. Ale ja to oczywiście zrozumiem. Każdy może mieć swoje, każdy może mieć inne zdanie, tak? Dobra, zanim przejdę do pracy zdalnej, do tego, żeby właśnie coś robić, można zapisać się na mój bezpłatny, uwaga, bezpłatny, tak, źródło bezpłatnych wskazówek, kurs online, 5 wideo o RODO. Możecie się zapisać, możesz się zapisać i możesz go teraz zrobić, jeżeli masz więcej czasu, po prostu to zrób. Ja już kopiuję link i wysłuchaj tych 5 wideo, codziennie na Twojego maila po zapisie przyjdzie wideo z bezpłatny, poczekajcie, bezpłatny kurs online, bezpłatny, to jest tak naprawdę mini kurs online, 5 wideo. Kurs dotyczy tego, jak załatać luki RODO w swojej firmie,
I widzicie, no ja też mogłabym powiedzieć, dobra, wszyscy mają teraz to RODO gdzieś daleko i w ogóle nie będziemy tego, kto będzie tego teraz słuchał. I też mogłabym powiedzieć, dobra, no to bez sensu, tak, napracowałam się miesiąc pracy, nie tylko mojej, ale wielu osób, żeby zrobić ten kurs, żeby go nagrać, żeby go obrobić, to nie puszczam, bo teraz wszyscy płaczemy nad koronawirusem. No nie, już to puściłam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ma więcej czasu, to jest to świetna okazja, żeby siąść i przysiąść do tego RODO. Skorzystać z kursu, czy skorzystać z płatnej mojej pomocy, jak najbardziej, ale sam kurs jest cennym źródłem wskazówek i do tego Was zachęcam, żeby to zrobić. Nagranie tego też nie zajęło mi 5 minut, więc myślę, że warto korzystać po prostu z okazji i warto to teraz już zrobić. Na ekranie Wam wyświetlam możliwość zapisania się na ten kurs i sprawdzenia, czy to jest coś dla Was w tym momencie, czy znajdziecie na to czas. Bo jeżeli okres ten minie, to trzeba wrócić do normalnego funkcjonowania i do normalnych obowiązków przedsiębiorcy. Wracając do pracy zdalnej, bo już nam się czas kończy, a więcej będę mówić na webinarze, link będzie na fanpage'u, będę o tym informować. Co z pracą zdalną? Pracę zdalną możesz jako pracodawca teraz zlecić na 180 dni. To jest taki dodatkowy czas, dlatego że standardowo, jeżeli chcesz nagle zmienić pracownikowi pracę na telepracę, to musisz się z nim tam porozumieć na 3 miesiące, później sprawdzić po 3 miesiącach, czy to działa. Tutaj w specustawie mamy informację 180 dni, praca zdalna, wysyłasz pracownika. Oczywiście, jeżeli chodzi o urlopy, bo tu osoby pytają, czy mogę wysłać mojego pracownika na urlop bezpłatny? No, ty wysłać nie możesz, bo o urlop bezpłatny powinien wnioskować pracownik co do zasady, więc no, nie można go wysłać na przymusowy urlop bezpłatny. To, jak ty się dogadasz z pracownikiem, to już jest inna kwestia. Ja już słyszałam o firmach, które pytają wprost swoich pracowników, ile jesteście w stanie zejść z pensji, żeby utrzymać płynność finansową firmy. Więc sytuacja jest patowa dla wielu firm. Jeżeli pracownikowi zależy, żeby utrzymać swoje miejsce pracy również, no to tu już jest kwestia jakiegoś tam się dogadania, tak? No ale na pewno to nie jest sytuacja korzystna dla pracownika, urlop bezpłatny, bo on też wtedy nie zarabia. Kolejną rzeczą też słyszałam, szczególnie w branży turystycznej, że wszystkie osoby, które są na umowę zlecenie, niestety po prostu tą umowa została rozwiązana z nimi. I to też jest bardzo trudna sytuacja dla tych ludzi. Rozumiecie, że oni z dnia na dzień zostali bez pracy, ale dlatego, że pracodawca po prostu nie ma pieniędzy, żeby im zapłacić. Wszystkie turnusy odwołane. A skoro turnusy, restauracje, nic nie pracuje, no to też nie dziwmy się tym pracodawcom. Więc tutaj umowa o pracę, oczywiście, jeżeli jest, ona ma tutaj mocniejsze podwaliny, tak to nazwijmy, nie można tak po prostu na pstryknięcie palcami rozwiązać i do widzenia pracowniku, bo po pierwsze też na pewno nie chcemy tracić dobrych pracowników jako pracodawcy, więc no, to nie jest rozwiązanie idealne. Więc wyślij pracownika do pracy zdalnej z domu, niech robi marketing, niech robi social media, profil na Facebooku, niech się uczy, każ mu zrobić kurs online, każ mu zrobić kurs online o RODO, niech będzie tym RODO ekspertem w Twojej firmie, ma się tym zajmować, wszystko wdrożyć. Tam jest dużo pracy, to nie jest tak, że to się zrobi w jeden dzień. Także może warto zrobić te rzeczy, na które nie było czasu do tej pory, żeby nie tracić pracy pracownika, a i tak mu trzeba zapłacić. Nie każdy pracownik idzie na zasiłek opiekuńczy. Przypominam, że on należy się tylko jednej osobie z rodziny, czyli albo mama, albo tata. Ta druga osoba no, pewnie pracuje, więc ona jakąś pracę musi wykonywać w tym czasie. No chyba, że jest na L4, no ale to jest wiadomo, L4 trzeba być chorym. Więc tutaj twój pracownik powinien wykonywać twoje polecenia. Jeżeli tego robił, nie będzie, może dostać nawet karę porządkową z kodeksu pracy, nagane, upomnienie. Więc to on musi robić. Jeżeli chodzi o organizację pracy zdalnej, będzie artykuł na blogu z odesłaniami do poszczególnych osób, które mogą w tym pomóc, ale po prostu wypisz zadania, które ma zrobić i to zrób. Kolejna rzecz, no, pracownik powinien pracować, to praca zdalna zazwyczaj z domu, wiadomo, ale może nie mieć warunków do pracy z domu, dlatego ty co do zasady powinieneś mu dać jakieś miejsce jako pracodawca, miejsce do tej pracy zdalnej. No i teraz tym miejscem
pytanie, co może być, jak z domu nie można wychodzić. Jakby tutaj fajnie się to pisze, że powinno być wskazanie tego miejsca, no nie wiem, odosobniony jakiś gabinet pracy, no niech jedzie, tak? Ale jak nie jedzie samochodem, tylko autobusem, to dalej się naraża. Więc trzeba gdzieś tam znaleźć jakiś złoty środek. Zakładam, że w miarę wszyscy są w stanie pracować z domu. No, na tyle, na ile są, tak? No bo dzieci to też nie powiem, żeby były najlepszym rozwiązaniem, była praca z domu przy krzyczących dzieciach, no, ale jakoś da się zorganizować. Od razu Wam powiem, że jest taki pozytywny poranek o godzinie 10 dla dzieci, bardzo fajne karty pracy. To jest, jak się nazywa ten ich fanpage? Free Mind of Child. Free Mind of Child, tak. Zachęca, bardzo fajne prace. No i też Kamila Rowińska tam uczy, jak to wszystko robić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracowników, to też jest tak, że nie możemy ryzyka przedsiębiorcy przerzucać na pracownika. I to chcę podkreślić. Ta przyczyna, że pracownik nie może świadczyć pracy, jest przyczyną leżącą niestety po stronie pracodawcy. Niezawinioną, ale po stronie pracodawcy. Co oznacza, że nie możemy po prostu przerzucić tego na pracownika, no i trzeba mu zapłacić, jeżeli nie korzysta się z tych innych możliwości. Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy? Może, jeżeli czuje się zagrożony. Jak najbardziej, no, powinno się mu zapewnić bezpieczne warunki pracy, nie stwarzając zagrożenia dla jego życia czy zdrowia. Koronawirus niestety nie jest takim warunkiem, ale też no, pracodawca musi liczyć się z tą odmową pracownika. No i tak jeszcze szybko, jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Szybko, do czego pracodawca nie ma prawa względem pracownika, nie może go wysłać na badania. Też pisałam artykuł RODO a koronawirus i tam właśnie jest o tym, no co tam można, o co można tego pracownika pytać, co można mu kazać zrobić, co nie można. Więc też Was zachęcam do tego, żeby się do tego artykułu odnieść, ewentualnie zostawić komentarz. Bo, no, ciekawy temat, prawda? Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Nie można go wysłać na badania, nie można gdzieś mierzyć tej temperatury i zapisywać. Raczej, no, co najwyżej można zmierzyć i nigdzie nie zapisywać, to wtedy tych danych nie przechowujemy, ale to też jest takie wątpliwe. Nie można samodzielnie dokonać oceny stanu jego zdrowia, czy go izolować, dyskryminować w ten sposób. No i nie można go też wysłać na jakiś przymusowy urlop wypoczynkowy, wiadomo. Dobra, to najważniejsze rzeczy o pracownikach. I szybko jeszcze na sam koniec powiem o umowach. Bardzo szybko, bo o tym będzie więcej na webinarze. Postaram się zrobić taką czytelną prezentację dotyczącą tego, z czego można skorzystać. Czyli jeżeli masz zawarte umowy leasingu, kredytu, umowy najmu, lokalu, jakiekolwiek inne umowy, to przede wszystkim sprawdź tę umowę, co jest w środku. Jakie tam są możliwości wypowiedzenia tej umowy? Bo niektórzy chcą wypowiedzieć umowę, tak? Oni jakby już wiedzą, że dalszy biznes nie ma sensu i chcą całkowicie zrezygnować z najmu jakiejś firmy. No to wówczas oczywiście jest taka opcja i wtedy patrzysz, czy ten najem był na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Tutaj jeżeli nie ma określonych terminów wypowiedzenia w umowie, to przechodzimy do kodeksu cywilnego i tam już są wskazane pewne terminy wypowiedzenia. Co do zasady, najmu na czas oznaczony nie można wypowiedzieć. Co do zasady, powinny w przypadku czasu nieoznaczonego, jeżeli co miesiąc płacisz czynsz, no to w dużym skrócie miesiąc naprzód. Wynajmujący też może Tobie wypowiedzieć tą umowę, no ale wiadomo, to nie leży w niczyim interesie. Dlatego ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zadzwonić do wynajmujących, porozmawiać z nimi, poprosić o obniżenie tego czynszu, tak po ludzku. Już też widziałam komentarze właśnie dziewczyn, które z branży beauty, które wynajmują lokale, że zadzwoniły i przez ten okres 3 miesięcy, czy tego właśnie niepewnego czasu, kiedy nie mogą wrócić do pracy, będą płacić połowę najmu. Bo słuchajcie, to też jest tak, że wynajmujący, on wie, że przecież nikomu teraz nie wynajmie tego lokalu, więc lepiej mieć połowę niż zero. Może też oczywiście wyjść z założenia, że i tak nie, nie, wyna,
nie wypowiedzą tej umowy najmu, bo przecież za 3 miesiące będzie chciała wrócić do salonu, no ale może się okazać, że nie będzie chciała, już nie będzie miała do czego wracać, po prostu ją na to nie będzie stać. I takie ryzyko też jest. Dlatego warto się tutaj po prostu zwyczajnie w świecie dogadać. Mamy też możliwość, jeżeli chodzi o umowy zlecenia, jakieś inne umowy związane z zobowiązaniami, które były podejmowane. Tutaj ważne powody, wypowiedzenie z ważnych powodów, weźcie to pod uwagę. Siła wyższa, ja napiszę o tym też artykuł, bo to jest bardzo fajny temat. Czym jest ta siła wyższa? No, epidemia jak najbardziej tu będzie się zaliczać. Nie mamy definicji takiej w kodeksie cywilnym siły wyższej, ale mamy orzecznictwo sądów i tutaj już się sądy wypowiadały w tym temacie. I to jest też ciekawy przypadek, no co zrobić, tak? Zajrzyj do umowy, czy w ogóle masz zapisy dotyczące siły wyższej. Co w tym wypadku się dzieje? Ale to dalej nie rozwiązuje problemu osób, które chcą jakby zostać, tak, w tych lokalach, te umowy cały czas mieć i tak dalej. Tak samo leasing, no nagle nie wypowiesz leasingu, bo co z tym samochodem? Więc to co, te umowy, które chcesz wypowiedzieć, czyli chcesz je rozwiązać, nie chcesz już tych umów, bo wiesz, że już jesteś w takiej sytuacji, że koniec, tak, musisz to wypowiedzieć, to wówczas tam zajrzyj, zobacz, czy jest siła wyższa, czy jest okres wypowiedzenia, co w przypadku ważnych powodów, jakieś rozwiązanie umowy, wszystkie zapisy dotyczące rozwiązania umowy, wypowiedzeń i tego, jak odstąpień od umowy i tak dalej, przypadki, przyczyny. I tutaj właśnie kłania się co? No kłania się porządne robienie umów, nawet nie wiadomo jakich rozbudowanych, ale na wypadek zaistnienia jakichś określonych okoliczności. Druga rzecz, tak samo w kredytach, to wszystko też trzeba tam zobaczyć. I opóźnienia, odsetki, sprawdź, czy to jest w umowie. Jeżeli tak jest, to w przypadku siły wyższej właśnie opóźnienia w płatnościach związanych no nie z twojej winy, też pytanie jest w umowie, cały czas to podkreślam, tutaj można się zwolnić z pewnych odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązań tak naprawdę, czyli nie płacić tych odszkodowań, odsetek, przynajmniej tego, bo w wielu przypadkach do tego dojdzie, ale ja ciągle zakładam, że jakby będzie też tutaj takie obopólna chęć poradzenia sobie z tą całą sytuacją. I no mam nadzieję, że to były informacje dla Was przydatne. Jakoś bardzo cichutko jesteście, nic nie piszecie w komentarzach, więc dajcie znać, czy to jest ok, czy to Wam w jakiś sposób pomaga, czy te linki też Wam pomogą. Napiszcie mi w komentarzu, czy to jest w porządku. I co? I na sam koniec jeszcze raz przypomnę, że na fanpage'u będzie informacja o tym, o webinarze, który odbędzie się w piątek o 21 albo o 20, jeszcze się waham, ale bardziej myślę o 21, żeby już był spokój, żebyście mogli się połączyć i żebyście mogli wysłuchać tego, co tam się dzieje. Chcę przygotować poradnik PDF do pobrania właśnie dla osób, które będą zapisane na webinar, one od razu go otrzymają, więc już warto się na sam webinar zapisać albo do newslettera, bo też będę o tym informować. Jest bezpłatny kurs RODO, na którym można się zapisać o lukach RODO w polskich firmach, gdzie skorzystałam z decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z kar, jakie zostały nałożone, wyciągnęłam te istotne wskazówki i wsadziłam to w kurs online z konkretami, które należy wdrożyć u siebie. Więc myślę, że to jest też fajne, że możemy z tego czerpać wiedzę i że ja mogę się tym z Wami podzielić. I co? I będzie artykuł o pracy zdalnej. Dzisiaj mam nadzieję na blogu legalnybiznesonline.pl i śledźcie proszę bloga, bo tam cały czas informuję o tym, co można zrobić. Justyna napisała, że super informacje, trzeba mówić o zaistniałej sytuacji. Cieszę się, chociaż jedna osoba dzisiaj się uaktywniła. To słuchajcie, dla mnie też nie jest takie proste, bo jak wiecie, mam dzieci właśnie za drzwiami, też muszę tutaj tego live'a zrobić, muszę, nie muszę, tak, ale chcę i chcę też właśnie dostarczyć Wam takich konkretnych, pigułkowych informacji, co można zrobić, gdzie można zrobić i no, żeby ci przedsiębiorcy nie czuli się tacy zagubieni,
bo po prostu z jednej strony słychać jakieś takie fake newsy, z drugiej strony panika, bo jak ktoś ogląda informacje, to cały czas tą paniką jest napakowywany po prostu. Nie słuchajcie tego, po prostu weźcie się teraz za swój biznes, ratujcie go na tyle, na ile możecie, zmieńcie go na online, zróbcie, niektórzy, słuchajcie, słyszałam przypadek piekarni, która w jeden weekend postawiła sklep online, w jeden weekend, sklep online i zaczęła bułki rozwozić po domach, tak, chleb, pieczywo, bułki. To naprawdę da się zrobić, to może są jakieś koszty, właśnie, kwoli kosztów, w sklepie ukaże się też szybki pakiet, właśnie zrobiony na tą sytuację przerabiania biznesów na online, pakiet, który będzie zawierał regulamin, politykę prywatności, poradnik jak szybko, checkboxy do sklepu online i szybki poradnik, co tam musi się w sklepie online znaleźć, będzie do kupienia w sklepie, na sklep legalnybiznesonline.pl. Też myślę, że dzisiaj, bo naprawdę robię to w tempie ekspresowym, po to, żebyście mieli wzory gotowe, żeby wystartować ze swoją stroną, sklepem i jakoś ratować te firmy. Więc to nie będzie rozbudowany duży kurs online, to będzie szybka piguła tego, co można zrobić, żeby wystartować legalnie, później ewentualnie dorabiać, poprawiać pewne rzeczy i tak dalej. Więc zachęcam do tego. Aneta napisała, a dzięki, że się dzielisz wiedzą na bieżąco. Cieszę się bardzo, Monika, jesteśmy, słuchamy, myślimy, co będzie finalnie dalej. Super. Ja trzymam kciuki za wszystkie firmy i będę cały czas informować. Jeżeli możecie, to podeślijcie proszę tego live'a dalej u siebie w społecznościach, na swoich wallach, ścianach. Podeślijcie osobom bezpośrednio zainteresowanym, w wiadomościach prywatnych nawet, żeby one wiedziały, co się dzieje, i żeby wiedziały, że mogą też zajrzeć za chwilę na blog i czy na fanpage i być na bieżąco z kolejnymi newsami. I błagam, ja wiem, że to jest takie słabe w tej sytuacji, nie panikujcie. No po prostu możemy sobie panikować, ale też przy okazji tej paniki, jako właściciel firmy, jako przedsiębiorca, rób wszystko, żeby utrzymać tą firmę, nawet na tym minimalnym poziomie, ale żeby ją utrzymać, albo żeby szybko zmienić swój sposób pracy i szczegóły, jak to można zrobić legalnie na blogu. Arek napisał, oglądałem Cię 3 miesiące temu i teraz jestem pod wrażeniem, trening czyni mistrza. No, cieszę się bardzo. Super, już 2 lata robię tą legalną kawę. Słuchajcie, to nie tak, że to od miesiąca, tak? Więc to 2 lata już chyba minęło, odkąd praktycznie odkąd RODO weszło, no to zaczęłam tam ratować sytuację i mam nadzieję, że to jest po prostu przydatne. Ania napisała, że warto zwrócić uwagę, by uzupełniać swoje PKD przy zmianie działalności. O, super uwaga, jak najbardziej, tak. Można też zmienić PKD. Ania, fajny pomysł na artykuł. Napiszę, jak można zmienić PKD, bo myślę, że to może się wielu osobom przydać. Jest na blogu też artykuł, słuchajcie, jakie PKD ustalić dla kursów online. O, może warto ten artykuł przypomnieć. Dla działalności online, dla kursów online, dla tego, co się dzieje online. Super, fajnie, że na to zwróciłaś uwagę, mega fajnie. Podkreślę to w jednym z postów, żeby to zrobić i żeby do tego artykułu zajrzeć, bo tam są normalnie PKD, które można wykorzystać i od razu zmienić. Jak to zrobić, też jest napisane. Także super, dziękuję Wam za dzisiaj. Podzielcie się tą legalną kawą dalej i zapiszcie się na webinar, który odbędzie się w piątek. Będę informować o zmianach, będzie poradnik do pobrania. No i co? I widzimy się w kolejnych live'ach. Zachęcam Was do tego też do śledzenia Instagrama, bo tam też daję takie krótkie filmy i do śledzenia fanpage'a, tam mniej więcej wszystko jest na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj na Instagramie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj na Facebooku i no i do usłyszenia. Wszystkiego legalnego, spokojnego, zostań w domu.